Proszę Państwa, wymęczyliśmy Pana Profesora, a teraz zabierzemy się za naszą miss tutaj. Pani Lucyno, proszę mi coś powiedzieć na temat organizacji działających, ukraińskich, działających na terenie Rzeczypospolitej. Jakie zagrożenia płyną od tych organizacji? Proszę Państwa, jesteśmy w swojej historii, może ja to troszeczkę jednak przewrócę. W momencie bardzo krytycznym. To, co przedstawił nam przed chwileczką pan profesor, pokazuje jasno, że jesteśmy krajem, który jeżeli zostanie w jakikolwiek sposób uderzony, zaatakowany, no to mamy, jak to się mówi, przerąbane. Bo nie mamy się kim bronić, wojska, wyposażenia, niczego. Co robi kraj, który ma ogromne tego typu problemy? Stawia na dyplomację, prawda? Robi wszystko, aby w miarę możliwości zaatakowanym nie zostać. Tymczasem ostatnie dni przynoszą nam wiele dowodów na to, że Polacy poprzez swoich rządzących ewidentnie wpychani w kierunku wojny. Szczególnie drastycznym przypadkiem była wypowiedź pana marszałka, no, który powiedzmy sobie w swojej wypowiedzi wydaje się nie był samodzielny, bo wkrótce wsparł go pan Kobosko, twierdząc, że mamy być tutaj Ukraińcami jutra. To, co stało się z Ukrainą, powinno być dla nas ogromnym memento, że my Ukraińcami jutra być nie powinniśmy. Dlaczego jesteśmy w takiej sytuacji, jak jesteśmy? Jeżeli chodzi o Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ja tutaj uważam, że lekturą obowiązkową powinna być ta i poprzednie książki pana byłego naszego ambasadora Balińskiego, które pokazują jasno, że tak naprawdę my żadnej polityki zagranicznej samodzielnej nie prowadzimy. Prowadzą nam, jeśli chodzi o stosunki polsko-ukraińskie, de facto wiemy, że już od bardzo wielu lat są to stosunki ukraińsko-ukraińskie. Jeśli chodzi o stosunki polsko-amerykańskie, są to de facto stosunki głównie z diasporą żydowską w Stanach Zjednoczonych, a nie i tutaj jakby te sprawy się rozgrywają. Natomiast dobro, interes Polaków w tym wszystkim jest zapisany gdzieś tam na końcu. Trwa to przez lata. Dzisiaj szczególnie jasno zobaczyliśmy, do czego prowadzi brak własnej polityki zagranicznej. Odsłoniła się nagle gwałtownym ruchem zasłona dotycząca naszej egzystencji. Wiemy, że pandemia zabrała ponad 250 tysięcy nadmiarowych zgonów, ale wiemy też, że każdego dnia w Polsce na raka umiera ponad 300 osób. Jest to wręcz epidemia, wymieramy. Jest pytaniem, co się stało, że nagle polskie społeczeństwo, i to nie tylko ludzie starzy, ale i ludzie młodzi, nagle zaczęli tak gwałtownie wymierać. Jedną z odpowiedzi może być to, że od wielu już lat, ale szczególnie od wybuchu wojny na Ukrainie, przez Polskę płynie żywność, którą jesteśmy regularnie truci. Że poziom zachorowań, szczególnie jeśli chodzi o raki naszego przewodu pokarmowego, nie wzięły się, proszę Państwa, z niczego. I stajemy tutaj przed pytaniem, jak do takiego zagrożenia biologicznego, proszę Państwa, mogło dojść. To, że Ukraina to popycha, że to sprzedaje, że nie mają z tego nawet zysku zwykli Ukraińcy, tylko wielkie holdingi, które mają swoich właścicieli zarówno w Stanach Zjednoczonych, bo tam już te dziesiątki, tysiące hektarów przecież nie należą już do Ukraińców, tylko do różnych konsorcjów, BlackRocków i innych, ale jak ostatnio ujawniono, Luksemburg, Holandia, Francja, Wielka Brytania, ziemie, te wielkie czarnoziemy, które kiedyś, prawda, należały
do Rzeczpospolitej w dużej mierze, ale nie tylko. To wszystko jest dzisiaj w rękach obcych. Leje się to chemią, aby przyspieszyć, wyjaławia się w szybkim tempie, a potem te chemiczne produkty w skandalicznych warunkach przepychane są za, między innymi przez naszą granicę, prawda? Nie jesteśmy jedynym krajem, który graniczy z Ukrainą, ale jedynym, który poprzez to, że nikt tego nie pilnuje, pozwala na to, aby to przechodziło zupełnie bezkarnie. Jest skandalem to, co dzieje się na naszej granicy, jeżeli chodzi o naszą straż graniczną, celników, brak jakichkolwiek badań, prawda, tego, co się przedostaje. No ale pół biedy, gdyby to gdzieś tam szło jeszcze dalej. Natomiast tutaj znajdują się prawdziwi winni. Okazuje się, że bardzo wiele spółek i firm, też w większości nie należących do Polaków, tylko do Niemców, do przedstawicieli innych narodów, głównie Europy Zachodniej, a nie tylko, te skażone, te złe towary po prostu kupowało i, tak jak to się w przestępczości nazywa, tworzyło, jak paser, prawda, tworzyło tym towarom europejską markę, dając im nasze kody, dając im naszą piątkę naszego kraju. I to jest już, proszę Państwa, działanie straszne i przestępcze. Co się zaczęło dziać? Wszyscy jesteśmy zszokowani, bo przecież każdy z nas je chleb, każdy z nas idzie, kupuje kaszę, inne rzeczy, no i nie chciałby po prostu zostać zatrutym i ciężko się rozchorować. Pytamy więc, kto w to paserstwo w Polsce się bawił? Jakie nazwiska, jakie firmy? Tych ludzi trzeba, proszę Państwa, rozliczyć, dać przed sąd. I tutaj dochodzi do dosyć dziwnej historii. Okazuje się, że już od czasu pana Kwaśniewskiego związki z wielkimi konsorcjami i oligarchami na Ukrainie, różnego rodzaju spółkami międzynarodowymi, miała nasza polska oligarchia. To są nazwiska, które teraz przy okazji tego skandalu mogą wypłynąć. Baronowie, nie tylko SLD, ale przede wszystkim PSL-u, bo mówimy tutaj o żywności, to oni często te umowy podpisywali, żeby ten proceder prowadzić. Powinniśmy ich rozliczyć. Myślę, że wpadli w straszliwy popłoch. Jaki jest sposób, aby te wszystkie skandaliczne rzeczy pokryć czymkolwiek? Można to zrobić najbardziej drastycznym sposobem, o którym wspominał kiedyś już nasz premier Morawiecki. Wojna resetuje wszystko. Taki reset mógłby doprowadzić do tego, żeby ci ludzie nie zostali rozliczeni. A przecież ci ludzie mają bardzo silne powiązania z naszym składem sejmowym. To nie jest przypadek, to trwa od naprawdę bardzo długiego czasu. Jest to pewien system mafijny, który prowadzi do tego, że załatwia się sprawy, które nic, tak jak mówię, wspólnego z dobrem Polaków nie mają. Dzisiaj dobrze byłoby, gdyby w tej sytuacji, która jest, można było na spokojnie to rozliczyć, rozwiązać sprawę z Ukraińcami na zasadzie takiej, że rozpoczną się kontrole, ile tego tu ma zostać, u nas śledztwa, prawda, dotyczące naszych ludzi, ale równocześnie tutaj granica musi zacząć być strzeżona. No i co się okazuje? Że to nie ma woli do tego. No bo nie ma woli. Bo ci ludzie, którzy mają to prowadzić, mają w tym swoje własne interesy. Sytuacja niemal patowa, proszę Państwa, więc obawa istnieje duża. Jak wiemy, 2 lata temu do Polski wpuszczono na hura ludzi jak popadnie. My nawet nie wiemy, ilu z nich może być i jakimiś, prawda, oszołomami związanymi z nacjonalizmem ukraińskim, bo już w Polsce zaczęli nam się tutaj też pokazywać. Ilu z nich jest po prostu różnego rodzaju szpiegami? Ilu z nich jest służbami obcych państw?
w tym ukraińskich, którzy po to, aby włączyć nas do tej wojny, mogą wyczyniać różne rzeczy. Tu jest ogromne zagrożenie. Mogą nastąpić teraz, szczególnie kiedy trwają protesty rolników, które ja uważam, rolników, transportowców, tych wszystkich, którzy są w tej chwili zaorywani, niszczeni, które można, że tak powiem, bardzo łatwo sprowokować. Błagam Państwa wszystkich tutaj, wiem, że znajdują się tutaj świadomi ludzie. Nie dopuśćmy do tego, żeby nasz kraj jako następny został zdestabilizowany, a pod płaszczykiem tego po prostu wepchnięty najpierw w coś na kształt stanu wojennego, a potem być może w stan wojny. Bo Zachód, kto będzie? My jako Polacy mamy wspaniałe doświadczenia z Zachodem co do tego, ile deklaracji nam już w przeszłości dawali. Za każdym razem kończyło się to dla nas tragedią. Tragedią. Dawali nam zabawki. Teraz też nam może dadzą zabawki, prawda? Jakieś nowe bronie, jakieś obietnice. Bo ta cała wojna, proszę Państwa, jest bardzo dziwna. Wygląda na to, że to przede wszystkim nie o Ukrainę tutaj chodzi, ale raczej o Polskę. Bo chodzi też o ograbienie. Najpierw Ukraina już de facto jest tutaj przeszłością, ale ograbienie Polski z resztek zasobów. Jakoś nagle się teraz pojawiają. I srebro mamy, i miedź mamy, i wszystko na rynkach jest to potrzebne. To nie nasze. Ale jak Polaków się jeszcze wybije, gdzieś tam wyśle i tak jak tam pod tym Bachmutem legli, czy pod tą Awdijewką po kilkadziesiąt tysięcy, teraz wybije nam się następne pokolenie, Polski nie będzie. Może to o to chodzi, że ta Polska jest dla nich w tej chwili ostatnią jakąś ostoją. Są ludzie, którzy odwołując się do różnych przepowiedni mówią, że stąd wyjdzie jakiś nowy porządek, ale nowy porządek, przyzwoity porządek. Bo niestety to, co się stało na Ukrainie, pokazuje. Ja już nie mówię, że to jest karma też za to być może, co oni nam zrobili, ale to zepsucie, to ta demoralizacja, te straszne łapówkarstwa, inne rzeczy nie biorą się z niczego, tylko z braku moralności. U nas jeszcze coś z tego jest, więc być może Polaków trzeba teraz wykończyć. Pamiętajcie, od wojny Polacy, 8 milionów Polaków zostało stąd wypędzone. Tylko po 89 roku 4 miliony młodych, zdolnych ludzi. Mamy więc podmiankę, bo to samo spotkało teraz Ukrainę. Z kraju, który przecież był półtora raza od naszego większy, znaczy jeszcze no... 1,5 mniej więcej, nie? Bo tam ile było? 40. Terytorialnie dwa. Terytorialnie dwukrotnie większy. Tam jest 20 milionów, czy ileś? No gdzie ci ludzie są? No część, prawda, tam padła i padła jeszcze ta część, która mogła się reprodukować, gdzie mogły być dzieci. Tam nigdy przyrostu dużego nie było, ale jednak padła. A ta reszta jest tutaj. A ta reszta jest tutaj. A ziemia została. Surowce zostały, największe złoże złota w Europie. Już nie mówię, to jest dosłownie ogromne przestrzenie. A wojna toczy się na 10% tego terytorium. Co tu w ogóle jest, proszę Państwa? Ta sprawa śmierdzi na kilometr. Chodzi o to, żeby nas tutaj, Słowian, chyba nie było. I nad tym się musimy głęboko zastanowić. I też musimy tym naszym chłopom, tym naszym transportowcom powiedzieć tam, nie dawajcie się zabijać, nie pozwólcie się podpuszczać, jesteście zdeterminowani, ale czasem trzeba krok zrobić w tył, ale żeby społeczeństwo zobaczyło, bo za chwilę te rachunki wszystkie, za te ogrzewania, to wszystko w nas walnie, co nam zrobiono. Co nam ci rządzący zrobili? Ja jestem głęboko przekonana, że zarówno ci, którzy rządzą PO, jak i PiS, toczą tylko spór, kto lepiej Polakami, jak niewolnikami będzie zarządzał. A jak braknie Polaków, to przecież można tutaj dorzucić dowolnych niewolników z innych krajów, którzy za tą przysłowiową miskę dla koncernów ryżu będą zasuwać. Tak więc o co tutaj chodzi? O likwidację naszego państwa. Na naszych oczach błąd kardynalny popełnili Ukraińcy i dopuścili do tego, żeby podpuszczeni taką frazeologią, prawda, to tą facką, tym nacjonalizmem, tym faszyzmem,
obudzonym, prawda, z jakichś najczarniejszych stron doprowadzić do samozaorania. Ale my, Polacy, powinniśmy być o to ich doświadczenie i o własne doświadczenie mądrzejsi. Nie powinniśmy dopuścić do tego, żeby ta historia tu się... I nie pozwolić na to rządzącym. W żaden sposób nie pozwolić. Odpowiedzieć nogami, odpowiedzieć nie. A co robić? Pociągać w tej chwili do odpowiedzialności tych, którzy nas truli, którzy wcześniej nas szprycowali, rozliczyć, bo się okaże, że trzeba będzie nowe wybory zrobić, bo wśród tych, którzy tam siedzą, są odpowiedzialni za to, co się Polakom zrobiło i co chcą nam jeszcze zrobić. Dziękuję. Pani Lucyno, ja bym chciał jeszcze coś się dowiedzieć na temat przebywających Ukraińców w Krakowie, dlatego że bardzo dużo na internecie oglądaliśmy, czytaliśmy na temat pewnych, no powiedzmy, niepozytywnych zachowań, jeżeli chodzi o tamtejszą ludność, tamtejszą, to znaczy napływową ludność do naszego pięknego Krakowa. Może pani by zechciała z łaski swojej coś na ten temat powiedzieć, widząc, że pani jest z Krakowa? No tak, no niestety mamy do czynienia w Krakowie i nie wiemy, ale i do końca nigdy nie będziemy wiedzieć, bo to dotyczy zarówno Krakowa, jak i Wrocławia. Z kim spośród tych Ukraińców my tam mamy do czynienia? Zresztą sprawa ewoluuje. Na początku mieliśmy do czynienia naprawdę z bardzo nieciekawymi, agresywnymi zachowaniami, jeśli chodzi o rynek. Tu wyszło to i wymknęło się bardzo poza już tak zwane bramy, no, ramy pokazywania się jako, prawda, Ukraińcy tutaj napadnięci i tak dalej. Zresztą wcześniej większość Polaków im przy tym basowała, zresztą bardzo wielu pomagało. W pewnym momencie zaczęło to ewoluować, na rynku zaczęły się pokazywać zwarte grupy, które śpiewały na przykład Czerwoną Kałynę, która jako hymn UPA była dla Polaków, którzy pamiętali te czasy albo ich rodzin, bardzo bolesna. Zaczęły pojawiać się symbole czarno-czerwone, prawda, upolskie, różne tam symbole banderowskie inne. To są rzeczy dla Polaków niedopuszczalne. My jesteśmy depozytariuszami, my, tutaj pan Witold i kresowianie, którzy może są tutaj też na tej sali, jesteśmy depozytariuszami pamięci o zbrodniach dokonanych na Polakach. I my wiemy, kto zbrodni te popełniał i my wiemy, że nie zostali oni rozliczeni jak należy i że dzisiaj tym, którzy dopuszczali się tych strasznych rzeczy, stawia się pomniki. Nie możemy się zgodzić, tak jak Żydzi nie mogą się zgodzić na to, żeby ktoś w Europie czy na świecie peany na rzecz Hitlera i innych tam Rosenbergów, innych tych, którzy zorganizowali Holokaust. No po prostu nie, bo co to byliby za nas, za Polacy, gdybyśmy o swoich najbliższych zapomnieli. I dlatego ja Państwu mówiłam, że mamy problem z władzami, ponieważ my możemy bardzo prosto sprawę tą rozwiązać. Przygotowaliśmy razem z przyjaciółmi ustawy, projekty ustaw, które zakazałyby na terenie Polski, która doświadczyła tak strasznych rzeczy ze strony nazizmu ukraińskiego, nacjonalizmu i takich okrucieństw, zakazać tej ideologii. Bo nie ma złych narodów, ale ideologie bywają straszliwe. I tam miało być zapisane, że wszystko, co związane jest z symboliką, z czczeniem morderców, przywódców tych ruchów OUN, UPA i innych, w Polsce jest zakazane. Że jeżeli ktoś będzie takie rzeczy robił, śpiewał, wieszał, po prostu będzie przez nasze sądy karany. Karany i to poważnie powinien być karany. Chodzi też o to, że w przypadku na przykład uzyskania polskiego obywatelstwa, jeżeli ktoś się dopuszcza takich rzeczy, powinien tego obywatelstwa być pozbawiony. Natomiast jeżeli nie, no to wydaje mi się, że najpoważniejszą karą za organizowanie jakichś jaczejek czy innych rzeczy powinno być po prostu dożywotnie, że tak powiem, zakaz przebywania na terytorium naszego kraju. I to się da rozwiązać. Jest jeszcze inny aspekt tej sprawy, bardzo niebezpieczny. Razem, mówię, z tymi ludźmi, którzy przedostali się. We Wrocławiu, w Krakowie mamy ludzi, o których nie wiemy, co to są za ludzie.
czy oni tutaj nie są prowokatorami i czy pewnych rzeczy nie robią właśnie po to, żeby Polskę destabilizować. To jest pytanie bardzo poważne. Jeżeli nie będziemy tego... Ja teraz, no dosłownie, kilka dni temu byłam we Wrocławiu. Co tam usłyszałam? Od pana, który wozi Ukraińców, jest taksówkarzem. Po wykładzie on podszedł i powiedział, proszę pani, ja już słyszę tutaj od czwartej osoby, a znam bardzo dużo tutaj Ukraińców, wożę ich, że oni czekają na sygnał. Na sygnał, żeby tutaj na nas uderzyć. I co ja mam, proszę pani, o tym myśleć? Co to ma oznaczać? Stąd też moje pytanie, po co ta broń w Polsce? Broń rzeczywiście tutaj jest. My nie umiemy się w większości bronią posługiwać. Może jeszcze moje. Ja jeszcze strzelałam z KBKS-ów, prawda, ale teraz to pewnie bym strzeliła Panu Bogu w okno, no bo to już przecież dziesiątki lat minęły. Nie przygotowano nas do tego, jak i co mamy robić, jeżeli po prostu osoby, które przyjmowaliśmy tutaj, które uważamy, że dostały takie wielkie koncesje, jak oni się zachowują w stosunku do nas. Proszę Państwa, dano im takie przywileje, że w tej chwili na przykład, jeżeli ten dzisiejszy rząd czy coś, widząc, że jesteśmy w tarapatach finansowych, no bo jesteśmy, to się nie da ukryć, że samo wyliczono teraz, że najbliższy czas to 8 miliardów trzeba będzie na te świadczenia tylko dotyczące zapomóg dla przebywających tu Ukraińców trzeba będzie wybecalować, jeżeli my im je cofniemy. Ci ludzie po prostu mogą wykazywać się w stosunku do nas niestety agresją. Bo jeżeli ktoś komuś coś da nadmiarę, to on potem uważa, że to już mu się należy, że to są już prawa nabyte. I co mi teraz chcesz zabrać na przykład dom wczasowy, w którym mieszkam z wyżywieniem, ze wszystkim, albo chcesz mi odebrać 500, 800 plus? Jeżeli spróbujesz to zrobić, no to pożałujesz. A mamy do czynienia z ludźmi bardzo emocjonalnie łatwymi do pobudzenia i w których nienawiść do nas może narastać. Jest to ogromny problem, bo w tej całej naszej chęci, z tej całej naszej chęci pomocy, co zostanie? Co zostanie, proszę Państwa? My się będziemy czuć, że tak powiem, zdradzeni, a oni obarczą nas winą, tak jak w tej chwili to robią. Bo twierdzą, że nie dlatego przegrywają na froncie, że im Zachód obiecał, że ich będzie ozłacał i wysyłał cały czas broń, tylko dlatego, że to zepsute zboże stoi na granicy, prawda? Bo teraz trwa poszukiwanie kozła ofiarnego. I tak jak mówię, Zachód bardzo wygodnie będzie chciał i Ukraińcy niestety też, Zełenski, jego otoczenie, zrobić z nas kozłów ofiarnych. Okaże się, że przez tych naszych rolników, przez tych naszych transportowców, no to oni wojnę przegrali. No ale jaka władza prowadzi te rzeczy w ten sposób? Przecież to natychmiast trzeba interweniować, natychmiast porządkować, a nie mówić, że się będzie robiło strefę zdemilitaryzowaną jakoś na pograniczu. Co to za ludzie są? Co to za ludzie są? Tu jest drama. Ale jeżeli będziemy milczeć, nie wymagać od nich tego, a chłopom nie powiemy, idźcie w Warszawie, tylko mądrze to rozgrywajcie, prawda? Stójcie, blokujcie, pokazujcie, zacznijcie wojnę propagandową. No to ich tam po prostu mogą nawet pomordować, wyszczelać. Dość szafowania krwią polską. Polaków już nie stać na to, bo daliśmy już w każdej wojnie, w każdej konflikcie, w każdym powstaniu taką ilość naszej krwi, że już nie. Trzeba każdą kroplę cenić. Kiedyś zapytałam się, czy Zachód, czy Ameryka dopuści do tego, takiego mojego znajomego ze Stanów Zjednoczonych, dopuści do tego, żeby w Polsce była wojna. Przecież tyle mają tutaj już nastawionych i deweloperek i zakładów wszystkiego, a on się zaczął ze mnie śmiać. Ja powiedział, panie Lucyno, najlepiej się nie zarabia, najlepiej się zarabia na odbudowie, bo tam można wyprać dowolne pieniądze. Więc to nie będzie żadna przeszkoda. Żadna, wręcz przeciwnie. Dziękuję. Parę lat temu, będąc we Włoszech,
jadąc samochodem, zobaczyłem, że w jednym z ogródków wisi, proszę Państwa, czerwono-czarna szmata banderowska. Zahamowałem gwałtownie, wyskoczyłem z samochodu, skoczyłem do tego ogródka, ludzie się patrzą, co ja robię, a ją zrywam. Ściągnąłem ją i przywiozłem ją z powrotem do Polski. Proszę Państwa, ta ideologia rozpowszechnia się w całej Europie i to jest smutne, że to się rozpowszechnia, ponieważ ci ludzie, oni przyjechali do Polski, ale bardzo duża część z nich wyjechała do innych krajów. Dzisiaj ich spotkacie nie tylko w Niemczech, spotkacie ich w Portugalii, we Włoszech, w Hiszpanii, we Francji i tak dalej, i tak dalej. Ta ideologia idzie dalej. To jest bardzo niebezpieczne. My musimy się nauczyć, proszę Państwa, reagować, ale w taki sposób no nieobraźliwy, bo to nie chodzi o to, żeby dochodziło do konfliktów, ale trzeba im tłumaczyć. Ja wiem, że nieraz brakuje sił i chęci, bo ja tak samo odczuwam właśnie tego rodzaju rzeczy. No, nieraz nie mogę tłumaczyć, bo widzę, że po prostu nie rozumieją. Jeżeli ja dostaję teraz e-maile od ludzi, których znam od lat z Kijowa, a co wy tam chcecie od naszych autotransportów, a co wy chcecie od naszego zboża, oni tego nie rozumieją, dlatego że im pewne rzeczy są przedstawiane inaczej. No niestety, my mamy słaby rząd. Mamy rząd, który nie jest w stanie pokazać tego, co źle robią Ukraińcy. Pani Lucyno, pani mi wspominała wielokrotnie, bo my się słyszymy często na telefonie, że również w Krakowie macie tego rodzaju problemy, o których ja wspomniałem, z tymi symbolami nazistowskimi. Proszę Państwa, to jest nazizm, to jest czysty nazizm. Mówmy, nazywajmy rzeczy po imieniu. Proszę Państwa, każdy dzień tej wojny sprowadza rozum na Ukraińców. To trzeba mieć świadomość tylko. Oni kiedyś się po prostu, oni już się obudzili z ręką w nocniku, ale ta ilość, ja myślę, że zaczną szukać winnych, że rozpoczną od zrobienia, że tak powiem, porządku u siebie. To w tej chwili przerzucanie winy na Polaków wydłuża moim zdaniem okres sprawowania władzy przez obecny układ i pana Zełenskiego. Bo tam zaczyna po prostu jasno do ludzi docierać, jak to będzie. Proszę Państwa, to, że jeszcze w tej chwili używa się tych najbardziej sfanatyzowanych oddziałów do łapania tych ludzi, niestety, na Zakarpaciu, pędzenia nawet 50-letnich, 60-letnich ludzi, którzy zamieniani są w mięso armatnie, to oni potem pójdą, to troszeczkę... To może brzydko tutaj tego porównać, ale to jest tak, że najpierw się wykorzystuje jakichś ludzi do tego, żeby tych innych ludzi zapędzić, prawda, jak w obozach, a potem się ich likwiduje, prawda. Najpierw innych mają pędzić do pracy, a potem jak już oni zostają, to ich się likwiduje. Też to jest taka okropna, obrzydliwy, to jest taki okropny, obrzydliwy sposób wykorzystania. Ale mówię, z każdym dniem ja obserwuję ilość tych ludzi, którzy przedtem tak dumnie wyśpiewywali te swoje, prawda, piosenki i latali z tym, że ich zaczyna maleć. Proszę Państwa, doszło w tej chwili do tego. Ja nie mówię o tych ludziach, bo to też razi ogromnie, którzy się rozbijają najbogatszymi samochodami po kilkaset tysięcy euro, którzy rzucają pieniędzmi w krakowskich restauracjach, gdzie żaden z nas nie wejdzie, bo herbatka 20 parę złotych kosztuje, po prostu nas na to nie stać. Oni biją w oczy. Ale powiem, co widzę, jeśli chodzi o tą biedniejszą część. W pewnym momencie oni zniknęli. Ci młodzi ludzie, którzy wcześniej, jak wiecie, wyżebrywali pod wszystkimi możliwymi marketami, biedronkami i tak dalej. Widać, że jednak poziom desperacji zaczął rosnąć, bo oni zaczęli wracać. Tylko zmieniło się niestety nastawienie też Polaków. Wcześniej ludzie wrzucali tam pieniądze bez żadnych oporów. Teraz sama byłam świadkiem w Krakowie, jak pod jedną z biedronek stał taki 20-latek. I kiedy chciał tam zaczepiać ludzi o pieniądze, to oni mu powiedzieli, co ty tutaj, chłopak, robisz? Co ty tu robisz?
nie zabieraj tutaj pieniędzy, tylko szoruj tam na front walczyć, prawda? No i ten chłopak się szybciutko zwinął i po prostu poszedł do domu. No to jest właśnie ta zmiana. Wydaje mi się, że są dwie rzeczy. Powinniśmy pomóc Ukraińcom w zrozumieniu, że jest to droga donikąd, że zostali wykorzystani poprzez obudzenie czegoś bardzo strasznego, bo nie ma nic gorszego niż taka faszystowska ideologia. Każdy z Państwa, kto się wczytał w te pisma Doncowa, Kołodziejskiego i tak dalej, no to widzi, że to jest potworność, to jest jakiś satanizm, to jest jakieś odwrócenie zupełnie wszystkich ideałów ludzkości i popchnięcie ludzi do fanatyzmu i równocześnie rzeczy złych. Powinniśmy im pomagać, nie powinniśmy na przykład rezygnować z wybudowania muzeum w Chełmie, które miało być właśnie muzeum tego ludobójstwa. Te obchody, zablokowanie pieniędzy, wszystkiego. Nie powinniśmy dopuścić do tego, żeby taki symbol, jakim jest ten pomnik w Domosławie, przez kogokolwiek był niszczony. Nie powinniśmy dopuścić do tego, żeby z podstawy programowej została wykreślona rzeź wołyńska. No bo jak oni się mają nauczyć? Bo i tłumaczą to tak. Bo my mamy młodych Ukraińców w klasach. Ale ja mówię, no to co z tego? To właśnie tu się powinni dowiedzieć, jak coś złego zrobiono, prawda? Tu się powinni dowiedzieć, w szkole się powinni dowiedzieć, od swoich nauczycieli powinni się dowiedzieć, nie róbcie tego więcej, bo czego my tak naprawdę chcemy? Chcemy, żeby powiedzieli, zrobiliśmy wam straszne rzeczy, mordowaliśmy was okrutnie, nabijaliśmy na sztachety wasze dzieci, gwałciliśmy i mordowaliśmy wasze kobiety. Paliliśmy was w chatach, w wioskach, ale nigdy tego nie zrobimy, bo to było złe. Przecież żyjemy tutaj razem, żyliśmy na jednej ziemi. Nie chcemy, żeby więcej coś takiego się działo. A tych ludzi, którzy do tego doprowadzili, tych Banderów, Szuchewiczów i innych, uważamy za zachałę ludzkości. Nigdy. I co dostajemy za to? Stawianie ich na pomnikach. Tworzenie ich symboli jako, że tak powiem, czegoś dowodów bohaterstwa. No nie może tak być. Proszę Państwa, tu chodzi o pewną elementarną przyzwoitość, moralność. Przecież jeżeli my jako ludzie nie zdobędziemy się na to, żeby jakąś przyzwoitość wobec siebie wykazywać, tylko pozwolić się różnym, że tak powiem, strasznym ludziom wodzić, rzucać na wojny, no to jest koniec naszej cywilizacji. Naszej cywilizacji. Przyniosą nam inną. Właśnie z tym, co tutaj pan profesor mówił. Islam, który teraz, ja żyję tak jedną nogą tutaj, jedną nogą we Francji, bo mnie w czasie stanu wojennego z Polski wyrzucono i musiałam się tułać po świecie długo. I co ja tam teraz widzę w rozmowie z moimi znajomymi Polakami? Oni mówią, panie leżały rozebrane, nagie na plażach czy coś. I Arabowie powiedzieli, to psuje nasze dzieci i teraz macie już zakazy, nie wolno. I w różnych miejscach była rozpusta, pijaństwo, handel narkotykami. Teraz tutaj Arabów jest tyle, oni nie chcą, żeby to psuło nasze dzieci. Czyli oni zaczynają i to mówię, widzę to na własne oczy i dowiaduję się od Francuzów co roku tam będąc, że zaczynają się zmieniać reguły, ale według już innej cywilizacji. Jeżeli my nie upilnujemy swoich norm, no to będziemy musieli tamtą zaakceptować. Szanowne panie feministki będą musiały powędrować, zamknięte pod klucz, prawda? A jak nie, no to rózeczką, prawda? Pogonione. Wiele tutaj osób, które dzisiaj są dumne na paradach gejów czy coś. Wyobraźcie sobie, jak tutaj szariat zapanuje. Co będą mogli robić? No przecież będą ich kamieniować i zabijać. Czy my sobie w ogóle nie zdajemy sprawy, co robimy, kiedy wytłukujemy swoją własną cywilizację? O to trzeba walczyć, proszę Państwa. O to. Bo giniemy. Bez walki giniemy. My, Polacy, giniemy bez walki o własne państwo. A Europa i nasza zachodnia cywilizacja ginie. Też dlatego, że o nią nie mamy ochoty zawalczyć i jakąś elementarną przyzwoitość. Dziękuję. Przepraszam, że tak górnolotnie. Proszę o zabranie słowa pan profesor Mariusz.
Szanowni Państwo, jak Pani Profesor Kulińska mówiła, dla mnie profesor, jak mówiła, to chciałem Państwu zwrócić uwagę na pewną rzecz. Mówiłem o Bachmucie i o ludziach, których tam znam w jakiś sposób, którzy tam byli i są nadal. Wtedy oni mi mówili, że popytałem się, kiedy padnie Bachmut. W kwietniu, w połowie kwietnia mi mówili, jest bezwzględny rozkaz, że ma ją utrzymać, bo 9 maja Putin nie może ogłosić w Moskwie, że zdobył Bachmut. Więc tam była rzeźnia do tego stopnia, tak jak mówiłem, ta, w ogóle ta Rasputica, czyli to bagno, które było w kwietniu deszczem, nawet gąsienicowe transportery nie miały jak wywozić rannych, więc ciągnięto ich na pałatkach po 2-3 kilometry, bo nie można było nieść, bo się żołnierze, którzy by ich nieśli, zapadali w bagnie. I teraz tak Państwu powiem, jak dostawałem jakieś tam relacje z tych okolic Awdijiwki, pytałem się, dlaczego oni się jeszcze nie wycofują. On mi mówi, że, bo tam we wszystkich tych brygadach ma kolegów, jeden czy drugi, mówi, bo nie ma rozkazu. I proszę Państwa, wbrew temu, co się publicznie mówi, 110 Brygada, 33 Brygada, to co z nich zostało, i 3 Brygada Azow, która była wrzucona do ryglowania, wyszły bez rozkazu, z tego względu, że po prostu wyszły porzucając cały sprzęt na piechotę. I te część tych oddziałów Azowa, które ryglowały wyjście, nie zdążyły z flanki opuścić. I wszystko wpadło po prostu, olbrzymia ilość zginęła, nie mógł określić, bo oni sami nie wiedzieli. Ale później, parę dni później mi powiedział, że 33 Brygada i 110 w ogóle już się do niczego nie nadaje, to są tylko numery. Pytałem go się tak po 2 dniach, ilu dostało się do niewoli, bo ilu zginęło, to nie wiadomo. On mówi, że szacują na 500. Po paru dniach Amerykanie napisali, że do niewoli, że tak powiem, dostało się między 850 a 1000, nie licząc tych, co zginęli. Więc chcę Państwu powiedzieć, że po prostu ja go się pytam, dlaczego to się dzieje. To wiecie Państwo, co mi odpowiedział, co ukraińscy żołnierze mówią? Że chcą że Żołański chce wytracić te najlepsze jednostki, żeby nie zbuntowały się, jeżeli dojdzie do rozmów. Nie wiem, czy tak jest, bo ja nie chcę szerzyć propagandy. Mówię to, co mówią. Może tak, mówię to, co mówią na froncie. I brak, nie ma kim rotować. Tak, tak proszę Państwa mówię. Więc resztę trzeba sobie dopowiedzieć, proszę Państwa, pytanie jest takie, czy Anglosasi z Rosjanami, tak jak to było w Afganistanie, bo Państwo wiecie, zanim w sierpniu, ponad rok temu, Amerykanie wyszli z Afganistanu, później się ukazała informacja, że 2 lata wcześniej w Katarze negocjowali i mimo wszystko też uciekali. Więc prawdopodobnie te rozmowy się toczą. Ja tylko domniemuję, ja tego nie wiem. Ale można sobie, proszę Państwa, odpowiedzieć. I jeszcze jedno. Szacuje się, bo to są szacunki, że na terenach kontrolowanych przez Kijów na Ukrainie mieszka między 25 a 28 milionów ludzi. Z tego 10 milionów powyżej 60 roku życia, którzy nie opuścili Ukrainy. Proszę zwrócić uwagę, a do armii starali się nie powoływać osób poniżej 27 roku życia. Więc po prostu walcza, średnia wieku jest około 50 lat tych, co walczą. Także, proszę Państwa, ja każdemu mówię już naprawdę ostatnie zdanie.
że jeżeli ktoś patrzy na rzeczywistość jakąkolwiek oczyma jutra lub pojutrze, to nic nie widzi. Ja jak kończyłem jeden z kierunków na Akademii Obrony Narodowej 20 lat temu, miałem fantastycznych wykładowców ze strategii, którzy zupełnie innymi, że tak powiem, kryteriami uczyli mnie patrzeć na rzeczywistość. Z pierwszego kolokwium dostałem u nich pałę, ale później się dużo nauczyłem. I powiem Państwu, że proszę sobie odpowiedzieć na pytanie podstawowe. Jak będzie Ukraina wyglądała po tej wojnie? Zwykłe, proste pytanie. Sam sobie tu nie ma co dyskutować. W uwarunkowaniach rosyjskich, w uwarunkowaniach demograficznych, wewnętrznych, gospodarczych i tak dalej. I to jest odpowiedź. Po prostu i to jest patrzenie na tą rzeczywistość. Bo jeżeli ktoś inaczej patrzy, to nic nie widzi. Proszę mi uwierzyć. Chciałem tutaj, proszę Państwa, dodać jeszcze jedną bardzo ważną sprawę. Wyciekła przecież informacja o tym, że na pobudzenie tej bojowości Ukraińców poprzez zaimplantowanie wtórne ideologii ONUPA przeznaczyły Stany Zjednoczone 5 miliardów dolarów. To jest kwota ogromna. Mało tego, doszło, jeśli chodzi o stronę propagandową. Ja Państwu tu specjalnie przyniosłam taką książkę, którą razem z wieloma badaczami z całego świata przygotowywaliśmy przez wiele lat na temat zbrodniczości ONUPA, zbrodniczości banderyzmu i tego, jak pracowali, prawda, bo tu dotyczy to i obozów koncentracyjnych, i mordowania potwornego. Po prostu już nie mówię Lwów i tak dalej. Przecież to były straszne, straszne czystki, straszne mordy. I nagle się okazuje, że to wszystko jest wyciszone, że Polacy z walką o tą sprawiedliwość przeciwko tym nacjonalistom zostali sami. Sama próbowałam namówić badaczy, którzy, bo przecież to razem z Polakami często ginęli, bo tutaj była mowa o Hucie Pieniackiej, przecież w Hucie Pieniackiej też Żydzi razem z Polakami, tam się ukrywali po prostu w Hucie Pieniackiej i też dali głowę. I okazuje się, że tu, takim malutkim nakładzie, mimo że to biblioteka, księgarnia akademicka, to wszystko było robione pod redakcją profesora Ziemby z Uniwersytetu Jagiellońskiego, że ta książka ma ciupeńkim nakładzie, w zasadzie nie mamy nawet pieniędzy, żeby ją znowu nie istnieje. Nie istnieje, tu są dziesiątki artykułów, proszę mi wierzyć, z Kanady, ze Stanów Zjednoczonych, ze Szwecji, bo przecież mieliśmy ten... Nie istnieje, temat nie istnieje. I jeszcze raz wracam do tego. No jak można propagandą, szczuciem ludzi po prostu popychać ku śmierci, ku złym rzeczom? Właśnie to jest właśnie dowód, nieistnienie niemal w obiegu naukowym tego typu prac. Mimo że pisali tu profesorowie, że ten można wybaczyć. Jednym się wybacza, drugich się obciąża. Polacy szczególnie są na to wrażliwi, bo zazwyczaj tymi kozłami ofiarnymi zostajemy. Dziękuję.